Siemaneczko, witam wszystkich widzów w nowym odcinku na poważnym kanale, sobotnim odcinku, w którym będziemy grać sobie w czółko. Będziemy pisać na kartce pseudonim rapera, przyklejać na czoło i druga osoba będzie, znaczy będziemy próbować, zadając pytanie drugiej osobie, odgadnąć, jakim raperem jestem. A dzisiaj w odcinku będzie oczywiście druga osoba, bo to trzeba przynajmniej dwie osoby. Będzie kto? O, ja będę. Boruwa? Co ty o, tu robisz? O, tak, to ja. To DJ Boruwa. Jak on tu wszedł? Skąd on się tu wziął? Przez okno, przed nim się zemścić, hultaju. Zniknąłeś tak dawno. Co, że nie? Gdzie byłeś? W dupie. A, to... O nie, właśnie widzę. To kurwa. To był sztuczny Boruwa tak naprawdę. To nie był Boruwa. Podruba, Boruwa, podruba. Napiszcie hashtag podruba, to dostaniecie serduszko. Ale mimo takiego tutaj plot twista, który się odbył, zasady odcinka się nie zmieniają. Czyli piszemy nazwę, znaczy pseudonim rapera na kartce. Duże są te karty. I przyklejamy przeciwnikowi na czoło. A on zastanawia się, jakim jest raperem. I zadaje pytania, na które odpowiedzieć można tak lub nie. No to co, to może ja zacznę i ci tutaj jakiegoś napiszę, a dobra, potem ci przykleję. A to może... Ty nie możesz patrzeć wtedy. Kurde! Jest coś? Okej. Okay. Czy jestem Taco Hemingwayem? Co nie? Okej, okay, ale musiałem to strzelić. No dobra, to teraz ja, tak? Mhm. Czy jestem Cuevo na Fide? Nie. Dobra. Spoko. Dobra. Czy jestem raperem, który niedawno wydał płytę? Sprawdzę to. Czekaj, jakie było pytanie? Czy jestem raperem, który niedawno wydał płytę? Nie. 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 Czy mój raper jest w Chill Wagonie? Nie. Nie, dobra. Dobra, to tak, no to w sumie tutaj dobrze poleciałeś. No to ja trochę podobny zadam może. Czy mój raper aktualnie nagrywa w jakiejś grupie, w jakimś zespole? Tak. 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 Teraz tak, czy mój raper należy do SB Mafii? No tak, do SBM. Nie. Nie. Dobra, a się, no to. Dobra, że trochę mnie tutaj tym Chillwagonem w sumie naprowadziłeś. No to też tak zapytam, czy mój raper należy do Chillwagonu? Tak. Tak, dobra. Kurde, czy mój raper wydał płytę? Kiedykolwiek? Tak. Tak. Tak? O kurde, no. Dobra, to teraz czy. Mój raper był w każdym kawałku, czyli wagonu. No nie był. No dobra. Dobra, tak. Czy mój raper ma mniej niż 25 lat? Z tego co mi się wydaje... Nie. Nie ma 25. Nie, ma więcej. Ma więcej, dobra. Okej. Czy jestem kury? No tak, kurde. O, kury. No. Nie! Nie, nie, nie! To był taki żart, bo tutaj też są kartki. Czy moja postać jest SB Mafii? Jeśli no jest SBM, no. Nie. O, okej. Okay. To teraz, no to w sumie to wytwórnie to jest dobre pytanie o wytwórnie. No, tak. No to w takim razie, czy mój raper jest Square Quality? Nie. Nie. Czy mój raper jest z Asphalt Records? Nie. Czy mój raper wydał jaką... Nie. Czy miał już debiutancką płytę? Miał. Miał. Czy jest w sprzedaży, to nie jestem. Czy moja postać należy do Chillwagonu? Nie. Kurde. O, wiem, to jest naprawdę czy dobre. Czy Akamrysa jest raperem? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Jak wyda płytę dopiero. Aha, no dobra. Dobra. Dobra, to wiem. Spoko, czy mój raper... Wplata angielskie słowa do tekstu. Angielskie słowa? No. A obcojęzyczne. O. Obcojęzyczne, tak? No. Nie polskie, no. Obcojęzyczne. Nie, raczej nie. Nie, dobra. Dobra. Czy mój raper jest młody? W sensie, czy ma poniżej 25 lat? Tak. Tak? Dobra. A czy mój rap, no to samo pytanie w takim razie, czy mój raper ma tak, poniżej 25? Tak, nie wiem, nie wiem tylko nie, ale no. Czy mój raper ma jakąkolwiek wytwórnię muzyczną? W sensie? Czy należy do jakiejś tam wytwórni? No nie, no dobra, no nie. Nie? Okej, okay, dobra. Mam już jakiś plan. Znaczy no, w sensie,
No ale to może powiem tak, no ma swoją. Nie? Ma swoją? No, w sensie, jakby wiesz. Nie należy, tylko powiedzmy publikuję na swój kanał. No, dobra. W ten sposób. Okej, rozumiem. A czy mój raper no. był kiedyś youtuberem? Co? Nie. Nie? Nie? Czyli to nie jak multi? O nie. Czy mój raper, bo jakbyś pytałem się o płytę, czy nie? Nie. Czy mój raper wydał powyżej dwóch płyt? Tak. Znaczy w sensie powyżej dwóch płyt, czyli... No dobra, ale liczą się tylko płyty? Czy na przykład epki też? Powiedzmy, że epki też. To tak. Tak? Dobra. Sobie tak trochę podsumuję. Mniej niż 25 lat. No. Nie wplata zagranicznych słów. No. I nie jest, kurczę, z czego? Pytałem ten? Co? Nie, pytałem o jakiś... Pytałem o quality chyba, nie? No. Nie jest quality. Ciężko mi to jakoś bardziej sobie... Masz taką... Powiem ci, że jest to postać, która... Którą na pewno ja ci gdzieś podam, pokazywałem i wątpię, żebyś sam ją znalazł. Aha. Ale jest mainstreamowym raperem. No tak, myślę, że ma wyświetlenia powyżej miliona wyświetleń. Takie, no dobra. Takie, no. Dobra, tak. Czy mój raper nagrał utwór Daddy Shoes? Nie. Nie? Kurde. Dobra, to ja tak może strzelę sobie. No. Czy to jest, o co chodzi? Nie. No. No nie, no nie miałem pomysłu, tam tak jakoś nie pasował. Okej. Czy moja postać była kiedyś youtuberem? Nie. Nie? Nie. Okej. Dobra, to tak. To znaczy, czy należy do jakiegoś labelu? Nie własnego. Nie własnego? No to nie. Nie, czyli do własnego. Ale że jeszcze nie jest w żadnym labelu. Okej. No że o, to nie chyba jest. Chyba już wiem. Chyba już wiem. Czy moją postacią jest Shafter? Nie. Kurde. Czy jestem kozą? No tak, no nie! O tak, o koza. Dobra. To co, chyba ostatnia gierka, no, nie? I... Pora zdobyć ten handlowy punkt. Dobra, coś bardzo walne. No nie, patrz. Tak, jakiś... Chyba jeszcze się zastanowię. No. Nie wiem, w sumie znowu ja miałem punkt, no to tak, no zacznij. Dobra, czy moja postać ma poniżej 25 lat? Nie. Nie? Nie. Czyli jest starsza? Jest starsza. Dobra. To samo pytanie. Tak, ma poniżej 25 lat. Okej. Okay. Czy moja postać należy do quality? Nie. Okej, to czy mój raper należy do jakiegoś labelu cudzego? Tak należy. Dobra. Okej, czy mój raper należy, że tak samo, do jakiegoś labelu? Nie. Nie należy do labelu? Nie, no nie. Na pewno? Z tego co... No tak, no nie, no myślę, że nie. Nie. Okej. Dobra, powiem bardziej może tak. No. Kiedyś należał. Kiedyś należał i teraz robi sam, czy jak? No dobra. Czekaj, kiedyś należał do labelu? No to, no da. Okej. Okay. Dobra, to teraz moje pytanie. Było, że należy do jakiegoś cudzego labelu, no to w takim razie, czy należy do quality? Nie. Nie. Czy moja postać wydała płytę? Tak. Czy mój raper należy do SBM-u? Tak. Do SBM-u, dobra. Czy moja postać jest w swoim labelu? Tak. Że sama go stworzyła? Mhm. Okej, okay, dobra. No dobra. To teraz, czy... Moja postać jest nowa w tym labelu. Nie. Ja nie jestem łata, mój drogi. No dobra, właśnie o nim myślałem. Tak, czy moja postać ma tatuaże na twarzy? Nie. Czy moja postać jest jednym z założycielów SBM-u? Nie. Czy moja postać należy do SBM-u? Nie. No, quality. Ja mam wrażenie, że ci bardzo pomieszałem tutaj. Tak? No. No nie wiem, chyba tak. Że źle szukasz. No to, no dobra, to może, czy wydał płytę w tym roku? W tym roku? Nie wydał w tym roku. Nie, w tym roku, nie było. Czy moja postać, czyli ona, pytałem się o wiek? Mhm. I co? Ponad 25 lat. Ponad 25 lat, tak. Tak o jest w labelze, co nie? Bo on jest w asfalcie. No ostatnio to było wydawnictwo Tako Korp, no. Dobra, czy jestem taką? Tak! Tak? Tak. Okej, to totalnie się tego nie spodziewałem, wiesz? No BDOS, właśnie tak. Miałem strzelać, następnie chciałem strzelać, że to BDOS. To wszystko, więc mamy tutaj 2-1. Mam przynajmniej honorowy punkt. Tak jest. No, to bardzo fajnie, mam nadzieję, że wam się miło oglądało. Napiszcie, czy taki odcinek wam się podobał i być może
czy chcecie na przykład kolejną część takiego samego, moglibyśmy zaprosić jeszcze kogoś. Także trzymajcie się i do następnego. Siemano. Cześć.